agenttomasz.pl. To teraz przejdziemy do tej części. Ja będę podawał mikrofon. Proszę się nad nim nam nie znęcać za mocno. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać pana prezesa o dwie sprawy. Po pierwsze, jak pan wygra wybory i Polska będzie stawała się normalna, kto będzie sprawował nadzór nad policją i służbami specjalnymi? A drugie pytanie, to takie już pół żartem, pół serio, to czy może nam pan powiedzieć, że jest pan bogatym magnatem, który ma prawdziwe pieniądze i nie idzie do polityki tylko po to, żeby zrobić te pieniądze? Te parę milionów to mam. Natomiast magnatem oczywiście nie jestem, są tacy w Polsce, mają miliardy, ale na szczęście, jak pan widzi, przez 20 parę lat nie dałem się nikomu skusić, prawda, to przekupić i tak dalej, więc mówię swoje. Także jestem niezależny. To będzie rządził, no w normalnym kraju, jak wiadomo, rządzi król. I on sprawuje władzę nad wojskiem, policją, służbami specjalnymi. Bardzo mądre pytanie, teraz mówię, bo to jest najważniejsze, kto sprawuje władzę nad wojskiem, służbami specjalnymi i policją. Oczywiście, to jest istotne. W tej chwili dla pana informacji nikt nie sprawuje. Ja byłem w Komisji Obrony Narodowej w Sejmie i była nowa ustawa o armii czy o wojsku. To i tam było tłumu na sali, było, słuchajcie, ta sala kinowa była pełna, arasowa była pełna, chyba ze 30 generałów tam, pułkowników i innych takich, posłów tam chyba z 50, eksperci, jacyś dziennikarze, no nabita sala, niesłychane. No i ta nowa ustawa, wszyscy dyskutują, to, takie stanowisko, kto, no. Ja to czytałem, tę ustawę czytałem i zadałem pytanie, takie pytanie. Na Polskę napada Czeczenia. Nie wiem, czy powiedział Czeczenia, bo to jeszcze było przed aferą z Czeczenia, ale potem napada Czeczenia. Kto dowodzi armię? Proszę sobie wyobrazić, spośród obecnych na sali 30 wyższych oficerów padły cztery różne odpowiedzi. Jedni stwierdzili, że minister obrony narodowej, inni, że prezydent, inni, że szef sztabu, a inni, że najwyższy szczeblem generał. Czyli w samym wojsku nie wiadomo było, kto w razie wojny dowodzi armię. No, jak może istnieć państwo, w którym nie wiadomo kto dowodzi wojskiem? Dobra. Następne pytanie. Adam Kamrokiewicz, Stowarzyszenie Koliber. Ja mam pytanie o system emerytalny. Zgodzę się na gruncie teoretycznym, że najefektywniejszy system jest to, gdzie jest brak przymusu płacenia jakichkolwiek składek i ludzie się utrzymują ze swoich oszczędności, albo ich dzieci, rodzina, czy też inne osoby, jakieś organizacje charytatywne. Natomiast problem jest w momencie, kiedy już mamy ten system i ludzie płacili składki, prawda, i na zasadzie ochrony praw nabytych tym osobom, które płaciły składki, czy już są emerytami, należy im wypłacać pewne świadczenia. Oczywiście. Kongres Nowej Prawicy postuluje, że po zniesieniu obowiązku płacenia składek emerytalnych, aktualne emerytury będzie wypłacał z majątku pochodzącego z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ale wartość tego majątku wraz z drogami to jest około tam 850 miliardów, tymczasem zobowiązania względem obecnych emerytów i tych osób, które płacą już składki do tej części, której zapłaciły, to jest około ponad bilion złotych. Czyli pół biliona. Różnie się podaje. Niektórzy półtora, niektórzy trzy. No, czyli ten majątek Skarbu Państwa to jest stanowczo za mało, żeby pokryć te koszty. Więc w takim razie skąd te pieniądze? Oczywiście, że za mało. Proszę pana, w tej chwili, ponieważ Polska nie jest niepodległa, jest członkiem Unii Europejskiej, gdybyśmy dzisiaj objęli władzę, to byśmy mieli nadmiar pieniędzy pochodzących z VAT-u, bo jak pan wie, my chcemy mieć tylko podatek pogłówny i podatki od nieruchomości. Likwidujemy PIT, CIT, podatek od kupna sprzedaży. No ale tu byśmy musieli zachować niektóre akcyzy, obniżone, ale musiały być, bo tym jesteśmy niepodległym państwem i musiała być VAT 15%. Otóż z tych pieniędzy byśmy mieli aż za dużo na spłacanie bieżących emerytur. Gdyby natomiast, bo gdybyśmy mogli znieść VAT, to byśmy go oczywiście znieśli i wtedy byśmy powiedzieli młodym ludziom tak. Macie płacić w tej chwili składkę emerytalną 900 zł,
wiadomo, że nie dostaniecie, prawda, bo to wszystko zbankrutuje. U nas będziecie płacili 300 zł podatku na spłatę długów po PRL i III RP i jeszcze po generalnej gubernii, jeszcze i po drugiej RP niektórym. Będziecie płacili te 300 zł, żadnej gwarancji emerytury, żadnej emerytury nie dostaniecie. Po prostu spłata długu. No nie ma rady, te długi trzeba spłacić, prawda? Przyjęliśmy państwo, znaczy my przyjmiemy państwo razem z całym zadłużeniem. No, nie ma rady, prawda? Bierze się z dobrodziejstwem inwentarza wszystko. I będzie podatek na spłatę długów. No nie ma rady. Ale ponieważ, powtarzam jeszcze raz, na razie jesteśmy w Unii, no to VAT nam starczy aż potąd. Oczywiście będziemy spłacali jeszcze inne długi z tego VAT-u, prawda? Przy okazji. Czyli będziemy strasznie narzekali, że musimy ten VAT utrzymywać, ale po cichu będziemy się cieszyli, nie? Obecnie 100 miliardów, więc i tak będzie za mało. No nie, ale to jest, ale to wie pan, ale to jest 100 miliardów, to jest rocznie. No, a przecież tych wszystkich emerytur nie musimy płacić od razu. Dzień dobry. No właśnie. Nie, chciałem zapytać o profesora Kieruna, bo pan niejednokrotnie, prawda, bardzo ciepło się wypowiada. Tymczasem jak ja go słucham, jeśli mówi na przykład o Powstaniu Warszawskim, to wpisuje się taką trochę pisowską retorykę, że to prawda, przelewaliśmy krew, trochę słusznie i tak dalej. Jak go słucham ewentualnie odnośnie jego poglądów ekonomicznych, to mówi, że polskie banki są rozkradzione, że wszystko jest w zagranicznych rękach, a jeszcze wspomina, że kiedy był w 89 roku bodajże gdzieś tam za granicą, to mówił, że ideał kapitalisty jako takiego grubiego człowieka, który jest całkowicie niezdatny na uczucia innych, jest jak najbardziej słuszny, jak najbardziej prawdziwy. Więc pan jako taki kapitalista, o co chodzi w ogóle? Dlaczego? Proszę pana, no to są dwie różne sprawy. Są dwie różne sprawy, oczywiście sprawy gospodarcze się tu nie różniły, prawda, z profesorem Kierunem. Natomiast co do Powstania Warszawskiego, to wie pan, on jest takie zjawisko, które się nazywa racjonalizacją. Jeżeli człowiek robi największe głupstwo, nawet mi się to zdarza, robi największe głupstwo, potem siedzi i tak długo myśli, aż wynajduje, że te głupstwo miało jakiś sens, on to zrobił jakimś osobnym celu, nie chce być taką pewnego idioty w własnych oczach. No i tak samo jest z tym powstaniem, bo to kompletne głupstwo ten, ale ludzie wymyślają rozmaite uzasadnienia, że jednak, prawda, tutaj tego słyszałem takie uzasadnienie, że dzięki temu, prawda, wojska sowieckie nie doszły do Berlina wcześniej, dzięki powstaniu, prawda, bo a gdyby doszły, to wtedy całe Niemcy były w rękach sowieckich, prawda, Polska jako Winkelried narodów, prawda. No to jest oczywiście bzdura, bo powstanie uszczupliło jednak trochę siły niemieckie, więc raczej to przyspieszyło marsz armii sowieckiej. A gdyby chcieli iść do przodu, to Warszawa jest po niezbędna. Był przyczółek w Marduszewie, był przyczółek w Dęblinie i mogli ruszyć na obu stronach. Wcale nie było konieczne zbawienie Warszawy, jaką cholerę. Także to jest bzdurna, bo to są jeszcze różne argumenty, żeby to... Powiedzmy jasno, to była katastrofa. Generał Burko-Morowski, tak jak chciał generał Anders, miał stanąć przed sądem wojennym, podobnie zresztą jak ci od szarży lekkiej brygady. Nie wiem, pamiętacie słynną szarżę lekkiej brygady brytyjską, gdzie przez pomyłkę ona ruszyła nie w tym kierunku, prawda, i została dziesiątkowana. Zdobyła szansę, ale została dziesiątkowana. No i dowódcy stanęli przed sądem. Mimo, że była słynna na cały świat, stanęli przed sądem wojennym. I to samo i tutaj, no, pomijam jeszcze fakt, że przecież ja nie wiem, jak państwo rozumiecie, ale ja sobie to nie wierzę. I jeżeli Radio Moskwa wzywało do powstania, to moim zdaniem jest to bardzo silny argument, żeby go nie robić. tak mi się wydaje. Wśród z tego, co mi powiedzieli w okresie smuty w Rosji, czyli w latach tam 80. później, prawda, się tam się wszystko zawaliło z tej Rosji, to mnie mówili Rosjanie z kręgów władzy, że wśród ludzi w Radzie Wojennej, w Radzie, nie wiem, jak się nazywało tam, było dwóch agentów sowieckich. Nie wymienili mi nazwisk, ale że było dwóch agentów sowieckich, którzy gorąco namawiali do powstania. No, wśród doradców prezydenta Roosevelta na 11 było 7 agentów sowieckich, więc nie ma co się dziwić, że było ich również i w Polsce trochę. Tak, także to jest, ale to tyle. No. Proszę państwa, żebyście zdali sobie sprawę, w Powstaniu Warszawskim zginęło więcej ludzi niż podczas całej II wojny światowej zginęło polskich żołnierzy. Zginęło znacznie więcej ludzi niż w Hiroshimie i Nagasaki.
zginęło powstanie warszawskie. A to mi się w ogóle jakoś nie zauważa czegoś takiego. Zginęli bez sensu. Bo Hiroshima i Nagasaki spowodowały, że Japonia skapitulowała i gdyby nie to, to zginęłoby jeszcze milion ludzi. I te 8 tysięcy ludzi nie zginęło na dawno. Bo dzięki temu wojna się skończyła w Syrii. A ci ludzie zginęli na nic. Za nic. I to jest tragedia, którą świętujemy w tej chwili, prawda? W Polsce jest taka tradycja przyjęta od Żydów. Żydzi, jak wiadomo, zawsze świętują upadek Masady, upadek Jerozolimy i tak dalej. Im większa klęska, tym bardziej ją świętują. I mieszkali z nami 800 lat i się od nich zarazili. Też świętujemy klęski, zamiast świętować sukcesy. Ma świętować bitwę pod Klingholmem, bitwę pod Grunwaldem, prawda? Bitwę pod Kłuszynem, gdzie przecież żeśmy otworzyli sobie drogę na Moskwę. Zamiast zrobić świętym narodowym zdobycie Moskwy, to my świętujemy same klęski. Jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Jak się trenuje boksera, to nie wolno mówić, pamiętać jak dostałeś w mordę. Zawsze trzeba mówić, pamiętać jak wygrałeś, prawda? I ci ludzie, którzy nas uczą o klęskach, robią z nas tego kalekiego boksera, który już nigdy niczego nie wygra, tylko myśli o klęsce. Zapomnijmy o klęskach, myślmy o zwycięstwie. Czy 11 listopada nowa prawica pojawi się w Warszawie? Myślę, że nie, dlatego że my robimy własny marsz 5 listopada, marsz suwerenności. Przypominamy, że 7 Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski i zupełnie nie rozumiemy, dlaczego świętować dzień, w którym niepodległość złożono w ręce socjalisty Józefa Piłsudskiego. Nawiasem mówiąc, zdumie wam, że robią to narodowcy. Otóż Piłsudski był głównym wrogiem narodowców i świętowanie oddania władzy Piłsudskiemu, przez narodowców zwłaszcza, jest dla nas absolutnie niezrozumiałe. Oni mi tłumaczą, że oni to robią dlatego, że jest dzień wolny od pracy. No to my to zrobimy 5, to jest sobota, dzień wolny od pracy, zrobimy to 5 października. Zapraszam. Wśród narodowców też są ludzie o poglądach wolnorynkowych. Tak, zapraszamy ich oczywiście na najbardziej na 5. Natomiast dlaczego, na pewno część naszych ludzi się pojawi również 11, bo są na stacji, którzy z chęcią pójdą na tę imprezę. Oczywiście nie z naszymi znakami, tylko prywatnie pójdą. Natomiast powtarzam, no dziwi mnie świętowanie akurat tej daty. No ale to jest inne. Będę krótko pytał. Dlatego chciałem powiedzieć, że ja za komuny w podziemnym takim wydawnictwie w 1982 roku wydanym, w marcu 1982 roku, z Oficyny Liberałów mówiłem, zobaczycie, że lewica odejmie władzę, ludzie, postkomuniści będą świętowali, będą czcili Piłsudskiego, prawda? Będą czcili 11 listopada, zobaczycie, że to nastąpi. No minęło te 22 lata i właśnie to się sprawdziło. Panie Januszu, ja chciałem jeszcze do policji wrócić. Jak pan już w normalnej Polsce zamierza walczyć z takim robaczkiem, co się rozprzestrzeni mocno w policji, który się nazywa korupcją? Że w dzisiejszych czasach wystarczy ze sobą wozić w samochodzie flachę, jak policja zatrzymuje za przekroczenie prędkości, policjantowi daje się włapać flachę i mandaciku nie ma. Niestety mamy w tej chwili za dużo rzeczy jest karalnych w Polsce, za dużo zagrożonych grzywnami. W wyniku tego policja ma ogromną dowolność, na przykład między innymi policję zwracania na narkotyków, prawda, mają wspaniałą dowolność tutaj. W Ameryce to jest tym bardziej rozpowszechnione. Jest coś strasznego, co się dzieje. I niestety, proszę Państwa, policja będzie musiała mieć na łapkach takie rejniki, prawda? Tutaj, że wszystko, co powie, jest nagrywane i wysyłane radiowo. To oczywiście nie zapobiegnie całej korupcji w policji, ale trzeba będzie policjantom dobrze płacić. Ja obiecuję, że będziemy dobrze płacili policjantom. Natomiast policjantów będzie znacznie mniej. Mamy w tej chwili nadmiar policji. Ja byłem, proszę Państwa, był to rok 80 chyba, czwarty. Coś koło tego, byłem w Zamościu i oprowadzał mnie członek wtedy Miejskiej Rady Narodowej, nasz sympatyk zresztą już wtedy. W stanie wojennym wypozorowo było sporo swobody działania, tylko gadać nie wolno było, ale robić można było. I przechodziliśmy razem koło komendy milicji,
Ja tam stoję, stoi ze 20 chyba nysek, kręci się tam tych policjantów, te ze 200. Ja mówię, rady boskie, po co wam w tym Zamościu tyle policji? A on stanął jak wryty i mówi, panie Januszu, myśmy wczoraj mieli posiedzenie Rady Miejskiej i nasz członek wyciągnął protokół z posiedzenia z roku 1905, to była rocznica, 85 rok, 1905 roku, czyli rok rewolucji, gdzie Rada Miejska uchwaliła, Zamość odliczył więcej osób niż teraz, bo Żydów był bardzo dużo, wtedy Zamość był liczniejszy niż dzisiaj. I Rada Miejska uchwaliła, że z uwagi na zamieszki trzeba zwiększyć liczbę posterunkowych z 6 do 7. Nie mieli komputerów, nie mieli komórek, nie mieli rady telefonów, nie mieli nysek i 7 ludzi potrafiło zaprowadzić porządek w Zamościu. Dlaczego? Bo była kara śmierci. Bo bandyta wiedział, że jak kogoś zamorduje, to nie pójdzie na zesłanie. Syłka to przecież były wakacje na Syberii. Syłka to sam płacił, że jak sobie wynajmował chatę, prawda, i mieszkał, tylko nie wolno było wrócić do Rosji. To nie była syłka, to była katorga. Prawda? Dla mordercy był stryczek, dla bandyty była katorga. Kura do nogi i do kopalni w Derczyńsku. I się z nimi nie zackano. I policjant się nie bał, że złapie faceta, zaprowadzi do prokuratury, a ten na drugi dzień wychodzi i może odwiedzić policjanta i powiedzieć, że mu się nie podobał sposób zatrzymania. No, policja się tego nie bał. Natomiast ludzie się bali policjantów. I tak powinno być. Mało policji, dobrze opłacanej, sprawnej policji. Taką policję chcemy mieć. Panie prezesie, mam pytanie na temat likwidacji progu oskarżnościowego. Jak wiadomo, Sejm przyjął to dawno, a teraz przyjął to Senat, więc tylko kwestia czasu, jak podpisze to pan prezydent. Jak to będzie miało konsekwencje krótkofalowe i długofalowe? Proszę bardzo, nie podniesie rękę, kto mówi, bo ja nie widzę. O, i raz początek. Jakie będzie miało konsekwencje podniesienie progu oskarżnościowego? A, proszę pana, no tak, jeżeli za dużo nas pomuszy, no. Ale w jakim czasie to nastąpi, aż to uwagę? Sądząc po działalności rządu pana Donalda Tuska, który w tym półroczu zadłużył nas bardziej niż przez ostatnie 4 lata, będzie to szło bardzo szybko, bo potrzeby rosną w miarę jedzenia, prawda? Nawet rośnie w miarę jedzenia i oni będą chcieli zatykać, czy wybory jakieś będą, będą chcieli zatykać się czymś tam, więc będą zadłużali się po uszy. Niestety. Ktoś się nas pyta, jak spłacimy te długi. Spłacimy długi. Proszę państwa, Francja po roku 1870 była zadłużona w złocie bardziej niż Polska teraz. I spłaciła to zadłużenie w ciągu 4 lat. Bo rząd francuski nie musiał dopłacać do państwowych kopalni, nie musiał dopłacać do państwowych stoczni, nie musiał dopłacać do państwowych kolei, nie musiał dopłacać do niczego. Nie musiał płacić zasiłku dla bezrobotnych i tak dalej. I w wyniku tego to się coś spłaciło w ciągu paru lat to zadłużenie. Tylko proszę państwa, japońskie przysłowie mówi, że nawet najdłuższa droga musi zacząć od pierwszego kroku. Więc żeby spłacić długi, trzeba je zacząć spłacać, a nie zaciągać nowy. I tyle. My je zaczniemy spłacać. Kiedy spłacimy, to nie powiem, bo dla nas najważniejszy jest los emerytów i spłata długu wobec banków, ale będziemy oczywiście spłacali. Banki wcale nie nalegają na zwrot pieniędzy, bo tylko chcą, żeby odsetki były płacone równo. Są bardzo zadowolone, jak są płacone. Więc my spłacali te odsetki, no i tam jeszcze oprócz tego jakiś kawałek tych długów spłacimy, prawda? Pomalutku się dolikwidując. Panie prezesie, tutaj. Tak. Ja mam pytanie, mówił pan o tym olbrzymim długu, jaki zaciągnęły Stany Zjednoczone, w których toną dzisiaj. Chciałbym, aby pan doprecyzował, u kogo przede wszystkim ten dług został zaciągnięty i czy ma to jakiś związek z Bankiem Rezerw Federalnych, bądź z ludźmi na szczycie z idei lewicowej. To znaczy tak, przede wszystkim Ameryka zrobiła rzecz straszną, zrywając związek dolara ze złotem. No? W tym momencie umożliwiło to sprytnym bankierom manipulowanie tymi pieniędzmi, co nawiasem mówiąc nie było ze stratą dla gospodarki, prawda? Tylko że to były krótkowzroczne zyski. Zyski były te, narastała ta góra zobowiązań, no i w tej chwili ona tak narosła, że już nie bardzo wiadomo, jak się tego pozbyć.
prawda? I niestety ja nie wiem, co ci bankiery sobie teraz myślą, bo dodrukowali już tam chyba 1 600 000 000 i w końcu przestaną ludzie te pieniądze przyjmować. Chcę przypomnieć, że Chiny po cichutku, prawie rok temu, ogłosiły, że w wyliczeniach naftowych będą w juanie, a nie w dolarach. Jak coś o tym powiedział pan Kaddafi, to przestał być umiłowanym przywódcą rewolucji libijskiej i zniknął ze sceny. Niektórzy mówią, że nie bez związku z tym, że właśnie chciał przejść na życie w złocie zamiast w dolarach. On jeszcze do tego miał ropę, Chiny tylko kupują ropę, a Kaddafi ją sprzedał. Więc jakby się dogadali Kaddafi z Chińczykami, no to ogromna porcja rynku przeszłaby na złoto. Także juan jest, nawiasem mówiąc, pieniądzem znacznie bardziej stabilnym od dolara. Nawet za komuny był stabilniejszy od dolara. Nawet za rządów Zedonga Mao. Także, proszę Państwa, trudno się dziwić, że Chińczycy chcą przejść na swoją właśnie walutę. Co teraz zrobi Fed w tym momencie? Fed, tak nawiasem mówiąc, to jest federacja 12 banków amerykańskich, prywatnych. Tym niemniej wpływ na mianowanie szefa Fedu ma niestety prezydent. I on jest mianowany z powodów politycznych. I o ile ludzie tolerowali poprzedniego prezesa Fedu, który miał dobre manosa i prowadził to w miarę sensownie, no to obecny jest po prostu na pasku jakichś kręgów i niestety ten człowiek jest absolutnie niewiarygodny. A ten człowiek ma ogromną władzę, on ma w pewnym sensie większą władzę niż prezydent Stanów Zjednoczonych, szef Fedu. Także niestety wszystko psieje w Ameryce i to prowadzi do katastrofy. No, są liczne już kasowiczne, prawda, książki, które mówią, że to jest koniec Stanów Zjednoczonych. Panie prezesie, mam pytanie na temat sądownictwa. Ja czytałem w pańskim programie na stronie internetowej, że pan jest za tym, aby sędzia trochę zmienił swój charakter pracy. Polegałoby to na tym, że sędzia, który jest nie był przypisany do sądu rejonowego, czy okręgowego, czy jakiegoś innego, jeździłby na rozprawę do innego miasta, więc no, dla mnie wydaje się sytuacja kuriozalna, aby sędzia z Lublina musiał jeździć do Gdańska. No, moim zdaniem jest to zaprzeczenie niezawisłości sędziowskiej. Dlaczego? Ale chwileczkę. A to, że sędzia z Lublina sądzi w Lublinie, to nie jest zaprzeczenie niezawisłości? No dobrze, ale sędzia powinien być przypisany do jednego sądu, a nie do kilku. Nie. W Polsce była tradycja rożków sądowych, gdzie sędzia zjeżdżał do powiatu i zamiast, żeby ludzie z powiatu jeździli do stolicy, to sędzia jechał i tam sądził. Podobnie było na takim zachodzie, prawda, w USA, gdzie sędziowie tam zjeżdżali do miasta i sądzili sprawy. Nie ma powodu, żeby 10 posądnych jechało do miasta, niech jeden sędzia do niego przyjedzie. Natomiast jaki jest cel tego tak naprawdę? Dla pana dwojaki. Po pierwsze, niezależność sędziego właśnie. Ja, proszę pana, kiedyś wszedłem w Otwocku, bo to jest moje miasto powiatowe, jako poseł. Chciałem wejść na sprawę w sądzie w Otwocku i w ogóle mnie chciano wpuścić do sądu, bo trwa sprawa przeciwko gangowi otwockiemu. Tak jak był gang wołomiński, prawda, gang pruszkowski, to był i Otwocki. Był mniejszy od nich, ale też sprawny dosyć. Mówię to z dumą, prawda, lokalną. Mieliśmy też gang otwocki. No i w końcu mnie wpuszczono. I co ja widzę? Wisi wokanda, że sądzi się gang otwocki i sądzi sędzina Halinka Kowalska, Andiolego 7 mieszkania 20, drugie piętro, bomby wrzucać po 20. No, jak może być znana to samo sędzia? Sędzia ma mieć perukę na głowie, żeby był nierozpoznany. Sędzia jest Mr. Justice, prawda? Nie panie Kowalski, tylko jest Mr. Justice. On przyjeżdża do obcego miasta, on ma tę sprawę wylosowaną. On tą sprawą przyjeżdża sobie z tą sprawą, prawda? Nikt nie zna jego nazwiska. On nie będzie biegał po karku sądowym mówiąc, gdzie jest ten Kowalski, bo ja go jutro sądzę, ja go zaraz sądzę, niech da mi łapówkę. To jest nie do wyobrażenia sytuacja, prawda? Nie do wyobrażenia sytuacja. On jest nieznany adwokatowi, on jest nieznany prokuratorowi. Nie wie, kto będzie sądził. Także nie ma możliwości, żeby ten adwokat wcześniej się z nim spotkał, dał mu łapówkę. Prawda? On jest wylosowany wcześniej sprawy.
I to jest po to, żeby skończyć z podejrzeniami o korupcji. Bo proszę Państwa, korupcja w sądzie, ona jest znacznie mniejsza niż się wydaje, bo jak pismacy wydają jeden przykład korupcji, to się myślą, to wszyscy. Nie, jest mniejsza niż się wydaje, ona jest. Ale ona jest. Jeden sędzia robi tyły 10 innych, uczciwych. I z podejrzeniami o korupcję w sądzie musimy skończyć, bo podejrzenia o korupcję są zabójcze dla idei sprawiedliwości. Musimy z tym skończyć. Czyli ten, to, że sędzia... Nie chodzi o korupcję, tylko pewne zaufanie do człowieka, jako osoby, która pełni wysokie stanowisko. Ja mam zaufanie, proszę pana, ale jak mówią czekiści, ufać i kontrolować, to jest, wie pan, ten... Nie, więc mówiąc serio. Pana nie należy... Proszę pana, dzieją się rzeczy w Polsce straszne. Przed wojną w Polsce było nie do pomyślenia, żeby adwokat czy prokurator usiedli przy jednym stoliku jeszcze z sędzią. Ci ludzie nie mogli ze sobą stykać. Jeżeli na przyjęciu się sędzia, czy nawet prokurator pojawił na przyjęciu, na którym był również podsądny, czy adwokat, to on był zwolniony ze sprawy. Natomiast dzisiaj ci ludzie się spotykają, jedzą sobie razem obiadki, to jest rzecz w ogóle niesłychana. Dochodzimy prawie do tego, co Żdanow mówił, prawda, że prokurator, sędzia i adwokat powinni się zgodnie naradzać nad sprawiedliwym wyrokiem dla oskarżonego. Dzisiaj tak akurat nie jest, że się wspólnie naradzają. Nie, tak jeszcze nie jest oczywiście, ale się znają, bo oni są w jednym mieście, jadają w tych samych restauracjach, prawda, i żony się znają i tak dalej. Chodzi o to, żeby zerwać tę więź. To jest bardzo ważna sprawa. No ja tylko zapytam, no bo wydaje mi się, że jednak takim elementem doktryny prawicowej jest zaufanie do człowieka, ponieważ tak. Uważa się, no mam takie przynajmniej wrażenie, że pan jednak uważa przynajmniej niektórych ludzi za osoby inteligentne, przynajmniej niektórych, nie mówię, że wszystkich, ale no jeśli chodzi o sędziów, no to wydaje mi się, że są to osoby rozumne. Oczywiście, że zdarza się korupcja, oczywiście, no. Chodzi o to, żeby odsunąć od nich podejrzenie korupcji, żeby ich nie podejrzewano, że biorą łapówkę. Ja osobiście miałem sprawę, którą miałem oczywiście wygraną. Adwokat strony przeciwnej mi powiedział, że ta sprawa jest wygrana oczywiście. Poszedł porozmawiać z sędzią i po 10 minutach sprawa, że tak powiem, została uznana za remisową. Niejako. Nie wiem, co on tam zrobił, ale tak to nastąpiło. Otóż, proszę pana, mamy takie przykłady, nie była korupcja, może przekonał jakoś tego sędzina, nie mam pojęcia. Otóż, proszę państwa, to trzeba zrobić, zresztą są jeszcze inne sprawy, które trzeba zmienić w sądownictwie, nie tylko chodzi o roczki sądowe, prawda, ale chodzi również o to działanie prokuratury przede wszystkim, która jest jeszcze gorsza niż zgodnie z prokuraturą, niż sądownictwo. Ja myślałem, że mianowanie prokuratora przez prezydenta spowoduje jakąś zmianę, już nie nastąpiła ta zmiana w prokuraturze. Przykro mi, ale nie nastąpiła. Akcja Czyste Ręce we Włoszech nastąpiła dlatego, że Włoszech prokurator jest mianowany przez prezydenta, jest absolutnie niezależny. I on wie, że potem już nie może po kadencji zająć innego stanowiska, w związku z czym on sobie nie szykuje żadnego stanowiska. Gdy wysoką emeryturę, on już, sobie nie załatwia żadnego stanowiska, prawda, przez swoje działanie. Nie zależy od nikogo. Dlatego zrobił akcję Czyste Ręce. I ja myślę, że dlatego właśnie w Polsce ta prokuratura nie jest niezależna, bo jakby ktoś w Polsce zrobił akcję Czyste Ręce, to w ciągu tygodnia przestała istnieć PO, PiS, PSL, przede wszystkim SLD i reszta innych partii. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rewizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Jeszcze raz uwaga. Sędzia ma sądzić do końca sprawy, tak jak w Ameryce, nie tak jak jest w Polsce. Czy Państwo wiecie, że ja miałem sprawę z Jarkiem Kaczyńskim. Sprawa ciągnęła się 7 lat i po 7 latach sprawa została przez sąd umorzona, ponieważ obydwaj zapomnieliśmy, o co chodziło w tej sprawie. Otóż, proszę Państwa, to jest niedopuszczalna rzecz. Sprawa ma trwać do końca, jak się nie skończy, to nazajutrz rano ciągnie dalej, tak długo, aż się skończy.
I koniec. Jak brakuje świadka, świadek ma być płacony za przyjazd, ale jak nie przyjedzie, będzie taką grzywnę, że mu się odechce, a jak nie przyjedzie, na zajutrz rano, bo policja dostawia do drugiego końca Polski samolotem w kajdankach. I ma się sprawić, stawić na sprawie i koniec dyskusji, prawda? Sąd ma być poważną instytucją. I sprawa ma się skończyć. Po prostu. Nie może być tak, że przekładamy za tydzień. Tym biednym sędziom ja się dziwię, oni mają tych spraw dziennie 15. Oni je przekładają za 3 miesiące, mają kolejne 15, oni sobie przypominają, co było 3 miesiące temu Rady Moskwy, co ten facet powiedział. To jest w ogóle coś niesamowitego. Jak ci ludzie w ogóle jeszcze mają, są przy cudzowych zmysłach. Oni mają sądzić sprawę tak długo, aż się skończy na miejscu. Proszę, następne pytanie. Proszę Państwa, bardzo nam miło, że tyle Pań nas dzisiaj, przyszło dzisiaj na spotkanie. Zachęcam do zadawania pytań przez Panie. A Pan sobie to pewnie nie. Nie, nic z tych rzeczy. Proszę. Dzień dobry. Jak Pan ocenia prawdopodobieństwo takiej tezy, że ta spontaniczna transformacja ustrojowa robiona w Polsce przez służby specjalne była robiona, zainicjowana, czy robiona pod protekcją sowieckiej rozwiedki? Tak, z całą pewnością wiemy, że zrobiły to polskie służby specjalne, cała była to akcja zaplanowana starannie, strajki, które były robione, były specjalnie robione. Jeżeli były takie sytuacje, gdzie 300 robotników strajkowało, 3000 stało pod bramami, chciało pracować, nie wpuszczała ich policja, bo trwa strajk, prawda? To chodziło o to, żeby było takie wrażenie, że ustąpiono tam. Cała ta Solidarność BIS zarejestrowana wtedy to byli po prostu agenci bezpieki, żeby nie było żadnej wątpliwości. Wszystko było bardzo starannie zaplanowane. Ilość posłów w przyszłym Sejmie, jaka będzie, prawda, była tak pomyślana, żeby uspokoić twardogłowych PZPR, że PZPR plus ZSL plus SD ma większość, a potem agenci, którzy stali na czele, przecież wiadomo, i SD, i ZSL-u głosowali razem z Solidarnością i przyjęto władzę. To wszystko było bardzo starannie zaplanowane. Natomiast do śladu sowieckiego. Włodzimierz Bukowski, który zdołał ściągnąć bardzo wiele dokumentów sowieckich, twierdzi, że delegaci Wielkiego Wschodu byli u Gorbaczowa, rozmawiali z Gorbaczowem i że to nie ma dowodów, ale istnieją silne poszlaki, że to była akcja zaplanowana w całym obozie hurtem. Pamiętajmy na przykład, że udało się Rosjanom załatwić Ceauszesku, który był bardzo antysowiecki, zamordowano wtedy Ceauszesku, prawda, i kilka innych osób, które się przeciwiały tym perestrojkom, etc. Plan był taki, że chodziła taka w latach 60. jeszcze, ja byłem w SD, dla ustalenia uwagi, i wśród kręgów ludzi zajmujących się tutaj polityką, krążyła głucha taka teoria konwergencji. Teoria konwergencji mówiła, że jest jakieś takie ustalenie, że u nas się ten socjalizm trochę tam poluzuje, na zachodzie ten socjalizm trochę się zwiększy, jak dojdzie do wspólnego poziomu, utworzymy jedno wielkie państwo europejskie. Otóż dzisiaj ta teoria się sprawdziła i co jest ciekawe, nikt się nie chwali. Normalnie jak jest teoria się sprawdzi, to są, prawda, autorzy teorii, prawda, tutaj, a laury, prawda, Noble dostają. Nie. Unia dostała Noble. Tak, Unia dostała Noble, to prawda. Nikt się, ale nie za konwergencję. Nikt się tą konwergencją tutaj jakoś nie chwali, co jest podejrzane. Prawda? To jest bardzo podejrzane, że nikt się tym nie chwali. Co właśnie budzi podejrzenia, że to wszystko było ustalone już w szerszym gronie niż Polska, a Polska tylko wykonywała zalecenia z góry. Tak czy owak, by to majstersztyk, trzeba to powiedzieć jasno. Majstersztyk, absolutnie, to przejęcie władzy. Absolutnie majstersztyk. No i tyle. Jak już mówimy o Wielkim Wschodzie, to w Polsce powstała taka Wielki Wschód Polski, ale on był, założeni go byli komuniści. I Wielki Wschód przyjął wiadomości jego istnienia, ale oni go nie szanują. Socjaliści nie lubią komunistów, wbrew pozorom. I oni założyli własny Wielki Wschód we Francji, prawda, który tutaj rządzi w tej chwili, tak po cichu w Polsce. Naprawdę, bo przecież Gierebek nie był członkiem polskiego Wielkiego Wschodu. On był we Francji, on był z Loży Alpin.
Chciałem zadać pytanie. Panie prezesie, skoro podstawowym celem polityka jest zdobyć władzę, brakuje mi w tym dzisiejszym spotkaniu paru słów na temat racjonalnej strategii i szansy na zdobycie tej władzy. Ze względu na te wszystkie ekipy dotychczas rządzące, które prowadzą bardzo skuteczną politykę rozdawnictwa i mają ogromne rzesze swoich, jedni tych, drudzy innych. Jak racjonalnie i realnie ocenia pan szansę przebicia się z tym projektem, z tą korporacją? Najważniejsze to jest przekonać ludzi, bo kontrrewolucja to się nie na ulicę, tylko w głowach. I moim celem jest przekonanie ludzi do tego, że można żyć normalnie. To jest trudne, po 100 latach życia w komunizmie. Ja polecam, jest taki memoriał, państwo znacie będą w internecie, memoriał Zygmunta Krasińskiego, naszego poety, Napoleona III, w którym on udowadniał, że carat jest ustrojem socjalistycznym, a nawet komunistycznym, z wyjątkiem okresu Stołypina, gdzie tam był kapitalizm, ale to jest rok 1611, prawda? To jest krótki okres kapitalizmu w Rosji. Potem żeśmy mieli socjalistę Piłsudskiego, potem żeśmy mieli socjalistę Hitlera, socjalistę Stalina, no i kolejny tam Gomułkę i tak dalej. Ludzie po prostu tak przywykli do życia w socjalizmie, sobie nie wyobrażają życia, żeby nie było państwowych emerytów, żeby nie było kodeksu pracy, prawda? My sobie mają, ja tylko w Polsce. Ja panu powiem, miałem kiedyś wykład dla Holendrów. Przyjechali tam chłopcy holenderscy, zapłacili mi za około 6 tysięcy, więc wykonałem go z przyjemnością. No i po tym wykładzie mówili, jak to? To nie byłoby kodeksu pracy? To nikt by nie chronił robotników przed wyzyskiem. No mówię, panowie, przecież wy byście ich wyzyskiwali, no my nie, ale może inni. Oni sobie nie mogli wyobrazić, przemysłowcy, że może nie być socjalizmu. Milton Friedman, ja czytałem w Science TV wywiad Friedmana, on był we Francji. Dobra, dobra, wtedy chyba był, już bolał dobra. Tam za wykład wziął więcej niż ja od Holendrów. No i on miał wykład dla wielkiego biznesu francuskiego. Wielkiego biznesu. I on w tym wywiadzie mówi, jestem zszokowany. Ci ludzie mówili mi tak, jak to? To państwo ma nam nie mówić, co mamy produkować. Amerykański przedsiębiorca się za głowę chwycił, żeby rząd mam podpowiadać, co on produkować. A ci ludzie chcieli, żeby rząd francuski im mówił, co oni mają robić. Przedsiębiorcy w Europie są tak samo socjalizowani, jak Europa jest zdechła kompletnie, rozumiem, ale jest zdechła. I są dwie możliwości przejęcia władzy. Myślę, bankructwo tego wszystkiego. Wtedy ludzie powiedzą tak, tylko musimy mieć te 15% przekonanych ludzi. Wiemy tak, no ten Korwin-Mikke, no to rzeczywiście miał rację, no cholera, mówił to 10 lat temu, no rzeczywiście, kurde, no ciężko, ale trzeba to zrobić. Ja pamiętam taki list do Gazety Wyborczej, pani mówi, napisze list, bo tam nie było tego Korwin-Mikke, bo tam cenzura zdjęła, ale nie było tego Korwin-Mikke. I w tym liście było napisane, niech już nawet rządzi ten z muszką, żeby wreszcie był jakiś porządek w tym kraju. Otóż ludzie nie rozumieją, o co nam chodzi, ale wiedzą, że mówimy dokładnie odwrotnie niż tamci. Jeżeli to się zawali, to wtedy jest dla nas szansa. A druga możliwość, nie czekać aż się zawali, tylko że znalazł jakiś porządny Pinochet, wziął to wszystko, prawda, zgodnie z rezerwacją Stefana Wisielskiego, świętej pamięci, i wziął za pleski wprowadzić liberalizm, prawda? Tak jak to w Chile. Gdzie kraj, w którym też na półkach był tylko ocet, wszystko stało w strajku, w ciągu 2 lat został najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej, w ciągu 2 lat. No, także to nie jest żaden problem. Proszę Państwa, Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od Polski. W tej chwili są od nas znacznie bogatsze. No, z tego sobie dajmy sprawę. Bo wzięli właśnie i byli ludzie w Polsce, którzy chcieli robić według recepty mojej, czy Mirka Zielskiego, czy Michalkiewicza, czy innych. Czy Stefana Księskiego przede wszystkim. Byli tacy. Ja pytałem Sierakowskiego, w świętej pamięci, dlaczego wyście oddali władzę tym durniom Solidarności, swoim agentom? Nie wiedziałem to wtedy jeszcze, to byli ich agenci. A on powiedział, bo z Zachodu obiecano nam za to duże pieniądze. Dano im spłacono długi i tak dalej, i tak dalej. Bo byli ludzie, bezpiecy zwłaszcza, którzy chcieli iść metodą chińską. Właśnie. Bo były dwie drogi, prawda? Tak zwany realny socjalizm składał się z zamordyzmu i socjalizmu, nie? Otóż myśmy proponowali zachować zamordyzm, zlikwidować socjalizm. A Solidarność proponowała zachować socjalizm, zlikwidować zamordyzm. No i wyszło to, co wyszło. No tak.
Także są te dwie możliwości, innych nie widzę. No, jak szanse. Szanse? No to musi zbankrutować, to jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu. Tylko pytanie, gdzie znaleźć tego generała? Bo ja, nie pan, kiedyś przyszedł do mnie, też nie pamiętam, czy to było jeszcze przed, czy to w stanie wojennym, czy to było jeszcze w ogóle przed 81 rokiem. Przyjechał do mnie facet, ponieważ z moim kolegą ze studiów, ja go nie pamiętałem. Taki szczery, otwarty. Mówił, że tam w wielu ambasadach za granicą widać, że bezpieka. Od razu, prawda? Agent, wysokiej klasy agent bezpieki. I mówi, że chciałby ze mną zrobić wywiad pan z TASS-u. Agencja sowiecka TASS. Ja mówię, dlaczego nie? Bardzo proszę. No i ten przyszedł, prawda, i robił ze mną wywiad. Ja mu powiedziałem, że trzeba obalić socjalizm oczywiście i tak dalej. Jakiś generał powinien wziąć te zapyski i to obalić. I ten facet promieniał. Mówił tak, tak, tak. Tylko wie pan, tylko skąd tu wziąć generała, bo u nas wszyscy są socjaliści. No i potem mi mówił Gajdar, premier z Rosji, Federacji Rosyjskiej, był w Polsce, że on czytali ten słynny pamflet Zielskiego, jak zachować władzę w PRL-u, oni go czytali. No i musieli zrealizować, ale im się nie udało, nie pozwolono. Te reformy Putina były bardzo połowiczne i one się udały oczywiście, przez pierwsze lata działały i potem niestety się rozlazło. Nie? Przecież gdyby Putin dwa lata po wzięciu władzy ogłosił się carem, to byłby entuzjazm w całym narodzie, z całą pewnością. Dzisiaj już nie, ale wtedy byłby entuzjazm w całym narodzie. Panie Januszu, pierwsze takie krótkie, proste pytanie, czy istnieje coś takiego jak jakiś taki właśnie wyraźny próg, jakieś takie warunki, po których ten dług publiczny czy inne formy zadłużenia i bankructwa osiągną taki punkt, spełnią te warunki, że będzie można powiedzieć, że to państwo już zbankrutowało, już można nam powierzyć władzę. Proszę pana, w momencie, kiedy państwo ma możliwość do druku pieniądza, to jest tylko kwestia, na ile uda się te pieniądze wpompować w ten bez załamania gospodarczego. Doświadczenie to pokazuje, że się do tej pory udaje całkiem nieźle. Nawet inflacja jest niewielka, mimo tego do druku pieniądza. Prawda? Towarów jest produkowanych tyle nowych, że one wchłaniają ten nadmiar pieniądza. To kiedyś się oczywiście skończy, bo tych produktów się nie da naprodukować dowolnie dużo. Ludzie skończyli, kupią nowych telewizorów, nowych samochodów, bo już będą mieli tyle w brud, że się chyba nie kupi. To się pojawi inflacja. Oczywiście. Każdy dług trzeba w końcu kiedyś spłacić. Ale takiej wyraźnej granicy nie ma. Na pewno nie ma to związku z PKB, nie ma to związku z zadłużeniem, prawda, z dochodem narodowym, nie ma. Natomiast to jest takie wczucie, trzeba mieć ekonomiczne, kiedy to już w końcu zacznie trzaskać. Nie ma żadnej reguły, tu żadne komputery panu nic nie pomogą. Tu ekonomiści działają na... Trzeba mieć tego nosa, nie? I to jeszcze w tej chwili jeszcze nie ma tego punktu. Ale jak przekroczą próg odsunięciowy, to kiedyś on wystąpi szybko, nie? I drugie, to poważniejsze pytanie. Kiedyś oglądałem z panem taki wywiad, w którym pan mówił, że za czasów komunizmu, kiedy pan budował swoje poglądy polityczne, wiele jakichś takich książek związanych z cybernetyką i tak dalej nie było dostępnych, z ekonomią taką normalną, niesocjalistyczną, bo ciężko ekonomię socjalistyczną nazwać ekonomią, że pan sobie sam budował pewne poglądy na bazie jakichś takich logicznego rozumowania. I teraz ja próbowałem sobie przeprowadzić jakiś taki logiczny tok rozumowania, jeżeli chodzi o dzieci. Bo z pana wypowiedzi wnioskuję, że dzieci mają być własnością w pełni rodziców. I na jakiej zasadzie ma to być? Jeżeli mamy sytuację, gdzie w rodzinie patologicznej, pijackiej jest dziecko, które jest jednak oddzielnym istnieniem ludzkim, które powinno dostać swoją szansę na życie później, które może być potem naukowcem, który wynajdzie lek na jakąś dotychczas nieuleczalną chorobę. I tutaj przykładów można podawać. Czy takie dziecko powinno być pozostawione swoim rodzicom jako własność rodziców, czy jednak ktoś powinien temu dziecku pomóc?
wszystkie przykłady, które pan podaje, dzieci z biednych rodzin, dzieci z rodzin tego, one rzeczywiście są takie, które wychowywały, ale one w tych rodzinach się wychowywały. Nie odbieramy ich do domu dziecka. Trudne warunki hartują. I to dziecko, ale jak trudne warunki też czasami zabijają. Zabijają, trudno. Jeżeli dziecko z rodziny patologicznej zginie, to całkiem możliwe jest, prawda, 99%, że to nie będzie geniusz, tylko będzie kolejny patolog. Także trudno. My konserwatyści wiemy jedno. Świat nie jest idealny. Świat nie jest idealny, ludzie będą ginęli na drogach, prawda? Ludzie będą ginęli tutaj, ludzie będą chorzy i tak dalej. I trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli są choroby, prawda, to dobrze, bo te choroby powodują pewną selekcję naturalną, prawda, i tego. Świat nie może być idealny, idealny jest więzienie. Więzienie jest idealnie, jest panoptikum, prawda, w każdej celi wiadomo, co kto robi, prawda, wszystko jest pod kamerami. Oczywiście kamery się wyłączają w momencie, kiedy przychodzi seryjny samobójca do celi, ale normalnie panoptikum nie było włączone kamer, to był ten luster, także to jest. I my nie chcemy zrobić więzienia. My wiemy, że będą dzieci skrzywdzone. Ale nie można z tego powodu, żeby uratować 5 tysięcy dzieci skrzywdzonych, krzywdzić 10 milionów innych dzieci wychowanych w normalnych rodzinach poprzez odbieranie ich rodzicom uprawnień rodzicielskich. Traktowanie ich jak rodzin, jak tych, jak to się nazywa, skażonych, nie, tam... Tak, no, jakieś takie rodziny tam, żeby się bali, tak, żeby się każdy rodzic się bali, dać jest u klapsa, prawda, żeby się rodzice bali wszystkiego. Przecież dzisiaj jesteśmy w chorej sytuacji. Pan sobie zdał sprawę, jak ja na argument mówię, że dzieci nie są już nasze. Jak była ta komuna, o której mówiliśmy, była ta komuna. I w tej straszliwej komunie ludzie byli na przedwojennym. Jeżeli zdarzył się taki smutny wypadek, to zdarza się i dzisiaj, że matka coś robi w kuchni, dziecko tam roczne czy dwuletnie, wlazło na krzesło, wlazło na parapet, otworzyło sobie okno, wypadło i się zabiło. To wtedy w tej komunie wszyscy żałowali rodziców, jaką rodzice ponieśli stratę, zwłaszcza matkę współczuto, no bo wiadomo, że małe dziecko to z matką związek. Matka była opiekiem współczucia. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. To jest coś nie do pomyślenia dla nas, dla mnie. Ja tego uświadomienia nie akceptuję. Nie akceptuję. To jest coś nieludzkiego w tym wypadku. Ja się z panem w pełni zgadzam. Ten przykład jeszcze pamiętam, z którego jest z wykładów. No ale czy nie dałoby się, bo ja rozumiem, że system, który obowiązuje teraz, gdzie rodzice mogą stracić prawa do opieki nad dzieckiem poprzez głupie danie klapsa, tak, które ja uważam, że jest doskonałym elementem... Albo przez biedę na przykład, bo to nie jest biedę. Albo przez biedę. To czy nie można po prostu tego systemu ukrócić i obciąć do takich ram, które po prostu będą pomagały dzieciom? Nie. Jak raz utworzymy, niech on sobie przeczyta Lema historię o Pincie i Pancie. Jak raz utworzymy urząd, który się zajmie nawadnianiem planety, to niedługo będzie 2 metry wody na całej planecie. Nie ma rady, ten urząd będzie rozszerzał swoje uprawnienia i koniec. Za każdym razem racjonalnie to uzasadniając. Wie pan, jak dać socjalizmowi mały paluszek, to za chwilę nam zje całą rękę i nas skurczy, prawda? Jeżeli damy, że darmowa szklanka mleka, jak mówi oburzenie, jak pani Thatcherowa zlikwidowała darmową szklankę mleka w szkołach. Jakie było oburzenie. W Szwecji zwłaszcza. Nie minęło 15 lat i Szwecji też zlikwidowali szklankę mleka w szkole. Po co to było? To było wydarzenie. No dobra, wyleją 3/4 do zlewu, ale tym biednym dzieciom tę szklankę się da. No tak, ale jeżeli darmowa szklanka mleka jest dobra, to darmowa bułka z szynką jest 3 razy lepsza, nie? A potem to już dalej idą dalsze darmowe rzeczy i cały socjalizm się rozwija. Nie. Trzeba powiedzieć nie i koniec. Obciąć to od początku. Zasady są ważniejsze niż dobro człowieka. Ale wie pan, od czego są sąsiedzi, prawda, wujek, o, właśnie, i tak dalej. W takim wypadku sąsiad ma prawo zgłosić takie coś na policję i taka rodzina... Nie na policję, sąsiad, jeżeli ojciec matuje dziecko, ma dać mu w mordę. Dokładnie tak, wie pan, po prostu po męsku, tak? Kocówę, ja za 10 lat mieszkał obok rodziny patologicznej, która krzywdzi swoje dziecko, mogę pójść dać mu w mordę. No, lepiej, żeby zrobił to stryj, wuj, albo ktoś z rodziny dalszy, bo to on jest bardziej uprawniony. Ale jeżeli pan, proszę pana, by to zrobił dla dobra dziecka, to sędzia w normalnym kraju powinien pana za to uniwić. Absolutnie. Proszę państwa, i ostatnie pytanie.
tutaj pan... Tam pan z tyłu jeszcze, bo takie pytanie od dawna się domaga. Tak? A, no to nie no dwa będą pytania. To proszę pan, a później nam przekażemy. Panie prezesie, czytam ostatnio w kilku źródłach, już znalazłem informację, że rząd zastanawia się nad wariantem cypryjskim w Polsce. I chciałbym zapytać, czy uważa pan taki wariant dla Polski, ten jednorazowy podatek od lokat bankowych, czy tak zwany podatek kryzysowy, za realny do wprowadzenia i czy rząd jest w stanie zrobić to na przykład przed najbliższymi wyborami? Jak powiedział największy historiograf francuski Alexis de Tocqueville, nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niesprawiedliwości, której nie mógł popełnić skądinąd łagodny i liberalny rząd, jeżeli zabraknie mu pieniędzy. Oni mogą zrobić wszystko, żeby tylko opłacić wojsko, policję i swoje kałduny. To są po prostu mordercy, zimną krwią wszystko zrobią, żeby tylko się utrzymać u władzy. Nie mieliśmy tu żadnych złudzeń. Panuje zada, raz rządzimy my, ale koryto ma czekać na tego, kto wygra wybor. I sobie wzajemnie krzywdy wielkiej nie robimy, prawda, po wyborach. Takie jest założenie. I ten system ciężko działa. I oczywiście mogą obrabować dowolną ilość ludzi. Biednych rabuje się cały czas, prawda, teraz może być i bogatych. Wspominam powiedzenie wielkiego prawicowego pisarza polskiego, hrabiego Aleksandra Fredry, który powiedział: socjalizm każdemu równo nosa utrze. Bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. Teraz jest odwrotnie. Na razie się robuje biednych, teraz przyjdzie kolejna bogatych, prawda, to różnie może być, ale istota socjalizmu jest bez zmian. Robują każdego. I każdy wariant oczywiście jest możliwy. Ja chciałbym się zapytać, jak pan skomentuje deklarację ideową Ruchu Narodowego, na konkretny komentarz Roberta Wilińskiego, w którym odrzuca on liberalizm, również gospodarczy. Pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jak pan się odniesie do obecności w Radzie Nadzorczej Ruchu Narodowego pana Mariana Kowalskiego, wieloletniego pana współpracownika jeszcze za czasów UPR? Pan Marian Kowalski był takim narodowym, że tak powiem, skrzydle UPR i teraz się przeniósł. Zresztą UPR podobno w tej chwili grawituje do Ruchu Narodowego, więc nie ma w tym nic rewelacyjnego. Natomiast co do sprawy pierwszej, no cóż, Stronnictwo Narodowe przedwojenne i oczywiście Ruch Polityki Realnej poprzedni ten, było całkowicie liberalnie gospodarczo. Roman Dmowski, Roman Rybalski, Adam Heidel, Tajdor przede wszystkim, Edward Tajdor. Ci ludzie z tego starego Stronnictwa Narodowego byli to liberałowie gospodarczy całkowicie. Nawiasem mówiąc, Roman Dmowski był znakiem teorii ewolucji również, jak najbardziej. Natomiast potem wyszła taka fronda, która się nazywała ONR, prawda? Które się wyłamały ze stronnictwa i one były to byli narodowi socjaliści. Nie byli swoim Hitlerem oczywiście, byli to polscy narodowi socjaliści, ale to byli narodowi socjaliści. No i niestety trzeba stwierdzić z przykrością, że pan Winnicki buduje raczej przedwojenne ONR-y. Nawet samo dzisiejsze ONR-y wcale nie są bardziej wolonkowe niż młodzieńsze Polska w tej chwili, przynajmniej pan Sosław Winnickim, bo to nie należy się łudzić, prawda, etykietkami. Wśród ONR-owców jest w tej chwili podobno połowa wolonkowców. W młodzieńsze Polska jest mniej. A to jest oczywiście odejście od linii Dmowskiego, Rybackiego i tak dalej całkowite. I ja tłumaczę, od roku już wbijam w głowę, słuchajcie, stwórzcie dwie partie narodowe. Jeżeli zrobicie jedną partię narodową, to ona się rozwali po roku, dwóch, z uwagi na te nieuniknione sprzeczności między tymi dwoma postawami. Od razu załóżcie dwie na początku, prawda? Jedni narodowe socjalistyczni się nazywają narodowi radykałowie, proszę bardzo, prawda? Drugich tam Stronnictwo Narodowe czy jakoś tam, prawda? I będzie wolnorynkowe i wtedy my będziemy z tym Stronnictwem Narodowym, prawda, pracowali. Natomiast no, nie możemy pracować narodowymi socjalistami. Nie dlatego są narodowymi, tylko dlatego są socjalistami. To jest istotne, bo my, proszę Państwa, też powiem na zakończenie, jesteśmy też partią narodową w pewnym sensie. Jesteśmy oczywiście konserwatywną, liberalną partią, ale w kilku sensach nawet jesteśmy narodowi i powiem o jednym sensie, czy jesteśmy narodowi. Otóż lewica mówi zawsze o społeczeństwie. My nie mówimy o społeczeństwie. Co to jest społeczeństwo? Dzisiaj jesteśmy na tej sali, mamy 30 parę milionów ludzi.
Jutro część wyjedzie do zagranicy, część przyjedzie do zagranicy, część umrze, część się narodzi, część wejdzie w wiek wyborczy, część obejrzy serial telewizyjny i zmieni poglądy. Co to jest społeczeństwo? Jak mówiła pani Nowina Konopczyna, to przypadkowe społeczeństwo. My nie mówimy o społeczeństwie, mówimy o narodzie. Społeczeństwo to jest przekrój przez naród. Naród jest czterowymiarowy, trzy wymiary plus czas. I społeczeństwo to jest tylko przekrój przez naród. Społeczeństwo to nasi przodkowie, którzy na własnych plecach sprawdzili te zasady, prawda? Nie tylko te ogólne, co są dzisiaj krzywne, ale inne, różne krajowe, prawda? Zasady, na przykład pamiętaj, przychodzie żyć w rozchodem zgodzie, prawda? Znaczy odwrotnie, rozchodzie żyć w przychodem zgodzie. Taka zasada polska, nie? Nieprzestrzegana dzisiaj. I oni to sprawdzili. Te rodziny, które przestrzegały tej zasady, kwitły. Te, które nie przestrzegały, gdzieś ginęły, prawda, na rynsztokach, w śmietnikach i tak dalej. Tak się kształtował naród. Zapłaciliśmy ogromną cenę za to, żeby te zasady się wyselekcjonowały. I teraz nasi przodkowie, my, nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Teraz jakie mamy prawo podjąć decyzję, my się dzisiaj zadłużymy na kolejne 3 biliony, przepijemy te pieniądze, zabawimy się i niech dzieci i wnuki płacą. Otóż my w imieniu narodu mówimy, że społeczeństwo nie ma do tego prawa. I nawet jeżeli większość będzie go chciała, tak ale strzelać, a nie dopuszczę do zadłużenia przyszłych dzieci i wnuków, prawda, na korzyść dzisiejszego społeczeństwa. Bo my mówimy właśnie o narodzie, a nie o społeczeństwie. Dzisiejsze społeczeństwo nie ma prawa podjąć takiej decyzji. Bo dzisiejsze dzieci i wnuki nie są w Sejmie reprezentowane. Ani prawnuki, prawda? To jak możemy za nie podjąć tę decyzję? I my odmawiamy społeczeństwu, czyli większości społeczeństwa, prawda, prawa do podejmowania tego typu decyzji. To nas różni od demokratów, prawda? O czym zresztą tutaj bardzo mądrze mówił tutaj pan Krzysztof, pan Eleski. My nie wierzymy w demokrację, nie wierzymy, że większość jest mądra. Więcej głupich jest więcej niż mądry. My chcemy, żeby rządzili ludzie mądrzy, prawda, kierujący się interesem właśnie narodu. Czyli trzeba myśleć o przyszłości. Zrozumcie, dzisiejsze partie nie mogą myśleć o przyszłości, może by ich chciały. Ale gdyby dzisiejsza partia połowę swojego wysiłku poświęciła na myślenie, co jest Polską za 20, to przegra z partią, która myśli tylko o jednym, jak wygrać następne wybory. W związku z tym ta partia może też myśleć tylko o tym, jak wygrać następne wybory. I kłamała, oszukiwała, prawda, byle tylko wygrać następne wybory. Taka jest istota demokracji, tego najgłupszego ustroju świata. I tak niestety to się wszystko toczy. Nikt nie myśli o tym, co będzie z Polską za 20. Nikt. W Niemczech też, prawda? W Niemczech ilość muzułmanów rośnie, prawda? Kiedyś im poderżną gardła. A co do kogo chodzi? CDU i SPD chce wygrać wybory, więc to tym muzułmanom dać prawa wyborcze, żeby głosowali na nich. No? Nikt nie myśli o przyszłości. A my mówimy o narodzie. I to jest niesłychanie ważne. Dziękuję Państwu za uwagę. Agenta Tomasza, ja go znam z internetu i polecam Radio Kontestacja również. Dziękuję Państwu. agentomasz.pl